Pasują mi te okulary, czy nie pasują? Mam wybrać bardziej klasyczny model, czy może coś bardziej odważnego? To są właśnie pytania, które zadajemy sobie każdy raz, gdy idziemy na zakupy i próbujemy wybrać tę idealną parę okularów dla siebie. Dlatego w tym wideo pokażę fajne modele okularów, a także powiem, na co zwrócić uwagę przy wyborze tej idealnej pary dla siebie. Ja nazywam się Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o tym, jak być kobietą z klasą i serdecznie witam Cię w tym wideo. Pierwszy model to są te okulary od Chloe i powiem Wam, że bardzo mi się one spodobały. Tak naprawdę, gdy chciałam kupić sobie nowe okulary w tym sezonie, to chciałam właśnie takich. Ponieważ są one naprawdę teraz bardzo modne, takie bardziej kwadratowe te kształty, tyle że w tym momencie dla mnie one są zbyt ciemne. I myślę, że to jest jeden z najczęstszych błędów przy wyborze okularów, gdy po prostu kupujemy sobie zbyt ciemne. Wtedy te okulary po prostu istnieją same po sobie na naszej twarzy, a nasza twarz istnieje osobno. I najczęściej to się okulary wtedy rzucają w oczy, a nasza twarz po prostu ginie na tle tych okularów. Tutaj naprawdę bardzo dobrze widzicie to na moim przykładzie. Jednakże ja będę dalej poszukiwała takie okulary, taki kształt, tyle że bardzo bym chciała, żeby one były jednak jaśniejsze. Może jakieś brązowe odcienie bym poszukiwała, nawet jeśli mi się nie uda oczywiście znaleźć takiego chłodnego brązowego, to bym wybrała taki bardziej ciepły. Myślę, że nic by się tutaj tak nie zadziało, ale oczywiście musiałabym to wszystko przymierzyć. I pamiętajcie, że z okularami bardzo trudno je kupować tak online albo jakoś na odległość. Trzeba każdą parę przymierzyć. Więc warto się orientować, które kształty mniej więcej nam pasują, ale jednakże każde trzeba przymierzyć. Dlatego jeśli planujecie zakup okularów, to naprawdę rezerwujcie więcej czasu, bo lepiej przymierzyć prawie wszystko w sklepie, niż nie znaleźć tej idealnej pary dla siebie. Gdy ja znalazłam te okulary, które w końcu kupiłam, naprawdę musiałam przymierzyć sporo i już nawet traciłam wszelką nadzieję. I one były już takie jedne z takich ostatnich, które naprawdę przymierzyłam. Powiem Wam szczerze, że podobał mi się ten kształt, jednakże naprawdę nie byłam pewna i nie miałam żadnej nadziei, że będzie on mi pasował. Dlatego byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. I jeszcze tylko taka ostatnia rada dotycząca tych okularów od Chloe. Zwróćcie uwagę, że kształt jest taki kwadratowy, ale nie są te ostre u nas tutaj kąty. One są takie bardziej zaokrąglone. Więc dla kobiet, które mają bardziej okrągłe rysy twarzy, bardzo będą one pasowały i będą bardzo dodawały takiego czegoś niezwykłego. Ja mam właśnie okrągłe rysy twarzy i zobaczcie, jak bardzo dobrze ten kształt dodaje stylu i takiej klasy. Kolejne okulary od Tom Ford pomogą zrozumieć, co miałam na myśli z tym kształtem. Bo zobaczcie, tutaj te właśnie kąty są już bardziej ostre i okulary już mniej mi pasują. Chociaż kolor tutaj dla mnie jest bardzo dobrze dopasowany. Ale takie okulary o bardziej kwadratowym kształcie będą pasowały dobrze dla kobiet z bardziej ostrymi rysami twarzy. Na przykład Sarah Jessica Parker ma bardzo ostre rysy twarzy. I właśnie takie okulary bardziej są skierowane jednak dla takich kobiet. Jeśli podobały Ci się rady, którymi dzielę w tym wideo, obowiązkowo stawiaj mi lajka i też subskrybuj mój kanał, aby po prostu nie ominęły Cię żadne nowości. Kolejny model od Tom Ford bardzo mi się naprawdę spodobał. Fajny tutaj jest balans pomiędzy tym kształtem, bo są one już bardziej okrągłe tutaj, ale takie niezbyt okrągłe. I ten kolor też jest niezbyt ciemny, ale i niezbyt jasny. Jedyny minus, co mi się nie spodobało, to że ten X tutaj między oczami bardzo rzucał mi się w oczy, ale także widoczne to jest dobrze na wideo, że troszkę przyciąga tutaj właśnie uwagę do tego miejsca i tak jakby chce zaczarować nas. Ale ten model tak naprawdę przypomina mi bardzo oczy muchy, więc chyba naprawdę z tego powodu nie zdecydowałam się na niego. Kolejne okulary od Versace. Naprawdę nie mogłam nie przymierzyć je, aby po prostu pokazać Wam i wskazać na coś, czego warto unikać. Właśnie te oprawki, niestety mają tutaj bardzo duży dekor i rozumiem, że to jest po prostu część takiej identyfikacji domu mody Versace i taki właśnie ten barokowy splendor jest częścią jego, ale ja bym jednak nie wybierała tego i takich okularów, jeśli chcę wyglądać tak bardziej elegancko i z klasą, jednak będzie bardzo on po prostu krzyczał o tym, że chcemy pokazać, nie wiem, swoje bogactwo może, czy coś więcej, czy może swój taki właśnie przepych i dążenie do luksusu, więc ja bym raczej nie wybierała czegoś takiego. Chociaż jeśli bardzo komuś się chce, to na pewno warto to kupić wtedy, żeby po prostu już poczuć taką satysfakcję, że to mam. Ale wtedy bym radziła po prostu ubierać się w takim bardziej skromnym stylu, żeby po prostu zostawić już ten cały przepych tutaj tych okularów. Ja dla siebie naprawdę czegoś takiego bym nie wybierała i też dla mnie te oprawki są zbyt jaskrawe. Zobaczcie, że one są właśnie takim imitacją złota, tak? Pozlacane te ramki są i
no troszkę zbyt jaskrawe. One są tutaj oczywiście w okolicy twarzy i bardzo się rzucają w oczy. Tutaj też mamy ten efekt, gdy okulary są no po prostu same sobie, a ja i moja twarz no gdzieś giną tam w tle. Więc przy wyborze okularów warto na to zwracać uwagę. Ewentualnie, jeśli chcemy, aby nasze okulary były takim dominującym akcentem naszej stylizacji, no to wtedy inaczej, tak? Wtedy możemy sobie na to pozwolić. Ale jeśli chcemy, aby okulary pięknie tworzyły jedną całość z naszą stylizacją, to wtedy raczej od takich odchodzimy. I kolejne okulary od Guess naprawdę są takim dobrym kompromisem dla tych osób, które chcą dodać tego przepychu do swojej stylizacji, ale nie za bardzo. Zobaczcie, że tutaj już te kolory i ta dekoracja tutaj z boku no, są już takie mniej jaskrawe. Są mniejsze, ale są. Więc kobiety, które no, lubią ten romantyczny styl, lubią, gdy są jakieś dodatkowe dekoracje, coś się tutaj dzieje, to wybierajcie może coś takiego, jeśli oczywiście Wam się to podoba i chcecie wyglądać tak bardziej jednak na tą elegancką stronę, tak, niż taką bardziej barokową. Bo jeśli chcecie wyglądać barokowo, bardzo dobrze, nie ma w tym nic złego, naprawdę można też tak, a można raz tak, raz tak. Ja na przykład lubię czasami też troszkę takiego barokowego czegoś dodać do swoich stylizacji i właśnie no czasami tak, bo jesteśmy różne, mamy różny nastrój i różne rzeczy nam się podobają. Kolejne okulary od Prada, takie okrągłe, przymierzyłam specjalnie dla Was, żeby pokazać, że naprawdę źle w tym wyglądam. Są one zbyt dla mnie okrągłe. Raczej warto, tak jak już wspominałam wcześniej, wybierać to dla kobiet o ostrych rysach twarzy, ponieważ wtedy no będzie taka ciekawa gra tutaj tych różnych proporcji, różnych kształtów. Dla mnie no jednak one tylko podkreślają to, że mój nos jest bardziej okrągły, moje usta są bardzo okrągłe, moja policzka, mój podbródek. A dla kobiet, które mają ostre rysy twarzy, ostre usta, będą właśnie one podkreślały, jak piękny jest ten kształt ich ust, jak niezwykły i właśnie stawiały akcent na piękne, ostre rysy twarzy. Więc dziewczyny, jeśli macie podobne rysy twarzy jak ja, bardziej okrągłe, to nie wybierajcie takich okularów, no bo będziecie wyglądać komicznie. Chociaż czasami można, ja tak widzę taki styl trochę, może troszkę mniejsze, gdyby one były, z jakimś kapeluszem, to tak by wyglądała troszkę tak ciekawie, tak artystycznie, tak troszkę może vintage. Można w takiej stylizacji też sobie wybrać, ale wtedy to nie są nasze bazowe okulary, wtedy to są takie no bardziej na szczególne okazje. I bardzo ważny też kształt okularów to są awiatory. Ja uważam, że fajnie one wyglądają bardziej na mężczyznach. Albo mogą też wybierać je kobiety, które no mają taki bardziej męski styl i wolą jakieś żakiety, garnitury, wtedy też to będzie fajnie się łączyło. Jednakże te awiatory to zawsze są no troszkę takie trudne te okulary, ponieważ one naszą twarz robią bardziej zmęczoną. I te wszystkie rysy naszej twarzy, no tak troszkę się opuszczają. Czyli nie przypodnoszą one naszych rysów twarzy tak jak okulary typu kocie oko. Między innymi okulary typu kocie oko radzę wybierać też kobietom no, takimi mieszanymi na przykład rysami twarzy i też w stronę bardziej ostrych. Gdy ja zakładam okulary kocie oko, no wyglądam troszkę głupio, naprawdę. Jakbym założyła, nie wiem, okulary może swojej mamy, bo jednak ja mam bardziej takie miękkie, okrągłe te rysy twarzy, bardziej romantyczne, a już okulary kocie oko, one są no bardziej drapieżne, bardziej prowokujące, więc no i rysy twarzy muszą odpowiadać i też styl musi odpowiadać, tak? Bo jeśli siedzę na przykład w takiej różowej tutaj z kokardkami, w takim topie, no myślę, że średnio to by wyglądało. Jednak taki bardziej może dramatyczny styl tutaj by pasował do takich właśnie okularów. A wracając do awiatorów, no właśnie ten kształt i to miejsce właśnie wygląda, że jest bardziej opuszczone. Zobaczcie właśnie, no trudno to zobaczyć na tym zdjęciu, ale gdy porównamy, jak zmienia się nasz kształt, gdy przymierzamy jeden typ okularów, a później zakładamy drugi typ okularów, jak nasza twarz się zmienia i jak właśnie się zmienia no, młodość naszej twarzy, to naprawdę jest widoczne. Jeśli podobają Ci się rady, którymi się dzielę w tym wideo, obowiązkowo subskrybuj mojego newslettera. Link znajdziesz poniżej w opisie tego wideo. I kolejny typ okularów to są też awiatory, tyle że tutaj one już są bardziej zbalansowane, bardziej już dążą do takiego czworokąta kształtu niż tej takiej kropelki, która tutaj właśnie nam się opuszcza po środku naszej twarzy. I myślę, że jeśli chcemy awiatory, bardzo nam się one podobają, to warto raczej wybierać coś takiego, bo naprawdę od razu, gdy widzimy takie okulary, identyfikujemy je jako awiatory, a jednak mamy taką zaletę, że nie dodają zmęczenia naszej twarzy. Jeśli spodobało Ci się to wideo, jestem pewna, że spodoba Ci się także wideo o tym, jak wyglądać z klasą, latem i nie tylko. Dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj byłaś razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.